Więc teraz oddamy tobie głos. Co ty sądzisz o tej całej sytuacji, która się tutaj zadziała? No, przeciwniczka mówi bardzo dużo, ale publiczność jest bardzo mocno za tobą. No tak, no, ja jestem bardzo wdzięczna i witam, kochani. Kciuki, good! Co ja mogę powiedzieć? Dużo nie będę się wysilała, już dużo w życiu nagadałam. Po prostu czekamy na tego 9, z Marianną się spotkamy. Jak to się mówi? Wyjaśnimy sobie ręcznie, bo słowami to już mi się nie chce gadać. Za dużo w życiu się nagadałam. Czy czułaś, że to wręczenie ci tego... Ja się przesiądę, może taką też na środę. No, proszę bardzo. Czy czułaś, że wręczenie tego vouchera na studia miało w jakiś sposób ośmieszyć się? Czy czujesz, że to jest rzeczywiście miły gest ze strony twojej rywali? Słuchaj, ja ci powiem jedno. Ja jestem streamerką od kilkunastu lat. I ja szyderczyk słów, opinii takich i takich, ja to mam gdzieś. Kto mnie zna, to wie, że ja nie przejmuję się. Ja nie jestem, żeby, o Jezu, ktoś mnie wyzywa, ktoś coś atakuje i tak dalej. Nie. Jestem twardą kobietą, silną, mam silną psychikę, dużo w życiu przeżyłam i jeszcze na pewno nie jedno mnie spotka, nikt mnie nie złamie. A starali się tacy mocni, że do tej pory moi wrogowie jeszcze są za mną. Także jestem za to wdzięczna im. Psycho mnie nie złamiesz. Może sobie gadać, co chce. Ja pamiętam. Ale ja nie próbuję. Wyjdziemy w klatki, ja nie próbuję, pogadamy sobie. Ja nie próbuję, nie zamierzam. Nie próbuję, ale nie ty mnie jakoś kołą i tak dalej. Co, chowaj sobie to dla swojego dziecka. Naprawdę, bo jesteś beznadziejna w tym, nie wychodzi ci to. Okej. Ja powiem ci jedno krótko. Nie będziemy się kłócić, nie będziemy się wyzywać. Jesteśmy teraz sobie kobietami. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. Ubliżasz mi, wyzywasz mi na moją rodzinę i tak dalej. Powiem ci jedno. Jestem przygotowana, a najbardziej psycha. A jeśli mi psycha puści emocjonalnie, to ja nie ręczę. Dlatego spotkamy się tego 9 i tyle sobie wyjaśnimy. Nie ma, że ty tam coś piszesz o mnie, o mojej rodzinie, bo ty zrobisz bzdeta. Zajmij się tam swoim mężem, swoją sprawą, nie bzdetami przyszłaś walczyć, ja tak samo. Okay. Jesteś moją przeciwniczką, ja jestem twoją. Masz swoich wielbicieli, ja mam swoich. Mariano, czekają na tą walkę, więc spotkajmy się i wyjaśnijmy to między sobą. Nie, że tam jakieś brudy wypisujesz i tak dalej, bo to jest bzdecie. Jesteś dorosła, inteligentna osoba. Napiszesz, kurde, takie bzdury, jak nie wiem, patologia, to i tamto. Seksikowski. Ale Kosiu, zobacz, ja na konferencji nie powiedziałam do ciebie ani jednego brzydkiego słowa. No, ale piszesz, tak. A ty? Słuchaj, ja się poproszę twój mikrofon na sekundę? Mój mikrofon? Tak, bo ale nie mam mikrofonu. W sensie? A, nie masz mikrofonu. Okej, czy jak coś puszę tak do tego, to będzie... Możesz spróbować. Ja chcę tylko powiedzieć, że podeszłam naprawdę do ciebie w sposób fair na konferencji. Bo tak. Mam do ciebie szacunek przez to, po pierwsze, no to akurat... A, że jesteś ode mnie starsza, a B, przez to, co przeżyłaś w życiu i wiem, że nie było ci lekko i nie jest. Bo musisz udowadniać codziennie całemu światu, że jesteś lepsza. Nawet jeżeli tego nie robisz, to podświadomie tak jest. Podświadomie to czujesz, czytasz komentarze, ludzie zachowują się w stosunku do ciebie fair. Przepraszam, ale czytam teraz, jedno, nie zasłużyłam na te słowa od ciebie. Gocha to jest gocha. Oczywiście. A ty, śmiedziem, ścierą, którym mogę wytrzeć dupę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie. Skończyłam, fuck you. I zobacz, czy ja powiedziałam choć jedno brzydkie słowo na konferencji na ciebie, a ty nazwałaś mnie śmieciem, ścierą i tak dalej. Ja nie chcę tu przeklinać. Ja uważam, że nie zasłużyłam. A to możesz do swoich chwalów, co pisali do mnie. Uważam, że nie zasłużyłam na temat. A ja pozwolę sobie interweniować. Tak? A Tede zasłużył na to, żebyś zacytowała fragment, który sugerował, że jest... A czy ja zasłużyłam na to, żeby Tede stał pod budynkiem TVP i protestował w sposób taki, że wyszukiwał mojego męża i wyśmiewał go i mnie przed publicznością, przed swoimi widzami? To jest, uważasz, fair? Nie, nie uważam, że to jest fair. Czekaj, faktycznie nie powinnam była tego robić? Nie uważam... Z tego miejsca mogę powiedzieć Tedemu, że to było nie na miejscu, to było nie na miejscu, ale widzisz, Tede odwrócił to pytanie i zadał je mnie. Bo Tede powiedział, wiesz, jestem tą osobą, dlatego że tutaj jestem. I tak naprawdę możemy się zastanawiać, jaka jest jego rola tutaj w tej federacji. Bo ja wiem, co ja robię, ja zachowuję się profesjonalnie. Przychodzę tutaj, wykonuję swoje obowiązki i walczę. Narażam swoje życie i zdrowie w walce. Przygotowuję się codziennie, ćwiczę 7 razy w tygodniu. Chodzę na zajęcia i grupowe, indywidualne, i z trenerem personalnym i tak dalej. Dbam o swoją dietę, przygotowuję się psychicznie, znoszę różne ataki. Nie tylko tutaj, ale i w internecie ze strony osób, które mają obsesję na moim punkcie. Obrażają moją rodzinę, wypisują do dzieci z mojej rodziny niepełnoletnich. I to świadczy o tym, że ja jestem tą osobą? Nie. Marianna, czy ja mogę... Przepraszam, że ci przerywam bardzo, nie chciałbym tego robić. Prosiłbym o bardziej zwięzłe formułowanie odpowiedzi, bo dla dobra programu. Jasne, żeby ten. Wiesz co, ja nie mówię... Cokolwiek ja mówię, ja nie mówię po to, żeby odbić piłeczkę. Wiesz, ludzie mówią hipokrytka, ty mówisz królowa. Są ludzie, którzy tak, uważasz, bardzo... że do końca życia powinnam się nazywać hipokrytką, nie, ludzie nie. Tak mówią? To, co ja uważam, nie jest tutaj w tym momencie ważne, bo ja tutaj jestem bardziej moderatorem, wiesz? Ale wspominasz o tym, więc tak jakby... Wspominam o tym, bo jest to głos bardziej ludzi, wiesz? Jakby, jak wiesz, jak robimy research do programu i przygotowujemy to, o czym będziemy mówić, to jakieś tam rzeczy się pojawiają i wydaje mi się, że bardzo fajnie jest, gdyby dostać jakieś takie, wiesz, konkretniejsze odpowiedzi. Ty bardzo, wiesz, mówisz bardzo długo, bardzo dużo, bardzo kwieciście, ale gdzieś to meritum zazwyczaj jest ominięte. Tak mam poczucie. Dobrze, na jakie pytanie mam odpowiedzieć? Czy uważasz, że to, co... to, jak ty traktowałaś właśnie Gosię, czy jak traktowałaś tego, czy uważasz, że ty zawsze po prostu uderzasz jakby w punkt? Jeżeli chodzi o Gosię, jedyny błąd, jaki popełniłam, to, że wstawiłam jej zdjęcie sprzed 5 lat. Ale na pewno nie to, że powiedziałam, że w jej domu była przemoc, znęcanie się nad psem i alkoholizm i tak dalej, bo to było. I to było nawet w materiale Uwaga TVN. I no chyba jednak część trzeba sobie zasłużyć, żeby materiał w uwadze o kimś był, czymś negatywnym. I ja się cieszę, że Gocha ma to za sobą,
ale nie uważam, że skoro mi ludzie cały czas wypominają, ty zrobiłaś to 5 lat temu, ty to, ty tamto, tobie się nic nie należy, bo ty nie masz prawa się zmienić. To co, inni mają prawo się zmienić, a nie ja? To co, teraz tutaj w Cloud MMA będzie tak, że za hipokryzję będziemy ludzi palić na stosie, ale ludzie, którzy ćpają, którzy krzywdzą innych, którzy się znęcają nad innymi, będą wznoszeni nad piedestały? Naprawdę takich chcemy autorytetów? Nie, każdy ogólnie z was, myślę... kto nas ogląda, zadajcie sobie to pytanie, jakich chcemy autorytetów? Jak dajmy ludziom 4? Szansę, ale nie każmy ludzi za to, że popełniają błędy. Marianna? Wtedy, kiedy się do nich przyznają i je naprawiają. Marianna, jeżeli ktokolwiek szuka autorytetów w świecie free fightów, to musi się nad sobą bardzo poważnie zastanowić. To a jest ja moje powiem zdanie. Inaczej. I to jest moje a zdanie. A moje to, zdanie to jest takie, no? Moje zdanie jest takie, że oglądają nas dzieci i dzieci nie powinny się nad sobą zastanawiać, bo to są dzieci, są pod opieką rodziców, tylko one szukają autorytetu podświadomie, bo czasami go nie mają w swojej rodzinie, tak jak ja nie miałam autorytetu w swojej rodzinie. I szukałam go w innych. I na szczęście znalazłam w nauczycielce o Marioli, dlatego to imię mi się podoba. I pozdrawiam w ogóle panią Mariolę Banaszczyk. My także serdecznie pozdrawiamy. Wrócimy do tego tematu, ale mamy w tym momencie telefon.